Halo, halo, z tej strony Prezes Ziaro. Witam was po miesięcznej przerwie na moim kanale. Dzisiaj wleci dla was do pobrania, będziecie mieli C355 Ursusa. Tak, nie to 16, co widzicie tu z przodu. Ona została wydana miesiąc temu. Jeżeli oglądacie pierwszy raz odcinek, oczywiście 16 znajdziesz w starszych filmach. Zostaw suba z dzwonkiem, żeby być na bieżąco. Lajka i dobry komentarz, jak ci się spodoba C355. No i zapraszam do oglądania. A więc tak, dzisiaj wam zaprezentuję i będziecie mogli sobie pobrać tą oto C355. To jest ta sama C355, którą wydałem parę miesięcy temu, około pół roku temu. Tylko że ma poprawiony trochę tam skrypt, trochę bajery poprawione. Ma tak, no jest na to samo co 40 ma, wam tak powiem. Ale to jest 55, no zresztą przekonacie się sami. Więc tak, oczywiście tur do niej nie pasuje ten stary, który był kiedyś wydany jeszcze wcześniej. Do niego tur teraz pasuje od 40, więc musicie się zapoznać co i jak. Oczywiście tura pobierzecie sobie z linku z po 40 i będziecie mieli oczywiście też widy do niego. Więc tak też sobie kupię wam pokazać co i jak. Widy to tam już widzieliście wcześniej. Oczywiście linki będziecie mieli wszystkie w opisie. To jest 16, a to jest C355. Jak widzicie, ma tu z tyłu trochę do 40 podobny. Oczy i siłownik z przodu taki jak jest też przy 40-60. Na prośbę paru ludzi, osób, można tak powiedzieć, tak wymyśliłem. Więc tak, na podejście to co miała, czyli otwierane, zamykane drzwi. To samo w środku, zdejmowany tak kogut, rozkładany, składany, zdejmowany. Tak, tutaj ma konsolę, tylko że wam powiem tak, że od razu buton. Musicie sobie tu scelować ładnie. Pompkę oczywiście. Maskę całą zdejmowaną. Maskę otwieram z animacją zaczasków. Oczywiście koła. No, ona była wzorowana na taką jaka jest realna, więc. Znaczy realna. No wujek ma taką. Kable, jakieś tam przewody. Nie wiem co to w ogóle jest. To jakieś węże chyba stare. Tu bolec oczywiście. No i widły. I co z przodu to by będzie chyba tutaj nic nie było. Nie będzie nigdy. Znaczy nigdy, no nie było. Więc tak, no oczywiście mamy deskę, jeżeli nie chcemy mieć pasażera. Oczywiście pasażer jest multiplayer grywalny. Cięgno, bolec, drugi bolec, belka. I mamy, jeżeli nie chcemy mieć tego z tyłu tego trójkąta, to sobie możemy go zdjąć. Mi tam się podoba z trójkątem. Oczywiście ona była wzorowana na taką, którą miał kiedyś mój wujek. Serdecznie pozdrawiam. Ma kanał na YouTube Mafia Grabina nazywa się, więc tak, wejdziemy sobie. W środku ma tak, no oczywiście standardowo dach, tak jak w 40. Tu animacja wycieraczki, tylko tu animacja nie jest taka jak w 40. Ciut jest inna. Trochę się bardziej tak przymula, no, ale trudno. Tego zapomniałem w ogóle poprawić. No i mamy, tak jak mówiłem, tak jak w te 40 było. Mamy animację. Znaczy możemy sobie zdjąć radio, jeżeli komuś nie pasuje. Oczywiście mamy na klawisz Y rozpalanie i klawisz spacja, hamulec ręczny. Więc tak, dymu nie poprawiłem, bo oczywiście zapomniałem też o nim. Wiecie jak to po miesięcznej przerwie człowiek nie miał czasu, aż w końcu nadszedł ten weekend, kiedy było mniej nauki, więcej czasu było. To udało mi się ją w końcu na dysku znalazłem, gdzieś tam to zacząłem poprawić ją, teraz wydam. Więc tak, zobaczymy najpierw co jest z turem. O, za bardzo źle podjechałem. Nie wiem jak maska, ale chyba nie wchodzi tam w turę, jak się nie mylę. Oczywiście tak. No to światła tutaj nic nie przeszkadzają. No i tak jak mówiłem, ten tur teraz właśnie jest tak, że no to samo co w 40, tylko mówię, że ten jest ciut węższy chyba. I jakbyście potrzebowali ten stary, to będzie brzydko wyglądał, bo nawet tekstury będą inne. Więc to tak. Co do środka, to tak. Dodałem animację ruchomej wskazówki, która wcześniej jak chciałem mi lagowało. Teraz aktor po zresetowaniu na farmę nie pojawi się drugi. Mamy też animację wskazówki pompy, a czy oleju. Oczywiście mamy też diodę ładowania się akumulatora. Mamy tak, no, kierunki. Wszystkie tam działają. No to tam światło. Oczywiście na moim starym komputerze się przymuli. Ale na jakimś średniaku czy coś nie powinno. Tylko teraz chwilowe przy nagrywaniu tak jest.
I mamy tak, no kogut oczywiście standardowy z 13, który nie laguje, aż mi się udało go zabić. Halogeny przód 4, klawisz tył 5. No, oczywiście mamy styka, tylko jak gram na niski, no na tych na niższych ustawieniach i one mi po prostu nie działają. Tak to się brudzi tak jak standardowa wersja jego poprzednia. Tutaj nic nie zmieniałem. I co tu jeszcze? No, zachęcam do pobierania, oczywiście oceńcie go w komentarzu. To nie jest jakiś tam wypasiony mod czy coś tak jak robię. Po prostu to jest tylko poprawiona wersja tego, co kiedyś wydałem jego. Bo było parę błędów. No, kolejnym modem, który może jak znajdę czas, za tydzień dostaniecie, ale to dosłownie są dosłownie nie obiecuję niczego, bo nie wiem, nie jestem pewny, czy coś mi się w ogóle uda zrobić. To będzie może jakiś zetor. Nie wiem, jak będę miał na coś ochotę, to zrobię, nie robię już modów takich jak wy tam chcecie czy coś. A co do 30, którą dużo osób chce, myślę, że jakoś się zrobi, bo sam bym na 30 jakieś pograł teraz, a do farminga 15 w ogóle nie widziałem żadnej takiej fajnej, wypasionej, więc możliwe, że zrobię. I tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, 16, ruchomy pasażer tak jak w farmingu 19. Nie zrobiłem tu, bo nie miałem czasu, ale w najbliższym modzie planuję takiego zrobić już, że będzie wszystko animowane przy nim, czyli nogi, no wszystko. I co najważniejsze, pewnie zadajecie pytania, czemu nie robisz modu do 17, do 19. Więc tak, mam już opatrzyłem sobie laptopa, no pro gamingowego dosłownie. Bez problemu pociągnie 17 na wysokich, nie wiem co do 19, bo no pewnie na średnich też bez problemu pociągnął. A czy będę, czy jak kupię tego laptopa, czy będę robił mody? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, czy będę, czy nie. Pewnie, znając życie, kupię sobie 17 tak, żeby sobie coś tam pograć. Coś pewnie będę dłubał, ale nie wiem, czy będę wydawał, ponieważ dużo osób ciągle wynosi moje mody poza strony, poza witrynę YouTube. Ja nigdzie nie wynoszę, już sobie dałem spokój z tymi LS-Worldami, wszystko. Cały czas ktoś wynosi mi je. Po prostu to jest żenujące, tak jak mnie okradacie, ale cóż, nic na to nie zrobię. Jedynie może być tak, że nie będę wydawał żadnych modów i tyle. Na przykład do 19 farminga, jeżeli kupię laptopa, znaczy kupię. Ale jak kupię sobie, ja pewnie będę robił jakieś tam swoje mody, jakąś mapę, dłubał przy tym. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Zobaczymy, może będą do mody, może nie będzie. Więc tak, teraz zachęcam do pobierania tego 55. I co najważniejsze, lampy z przodu posiada 60, tak żeby tur pasował. To też 55, 60. To tak, no takie można takie nazwać też. Zachęcam do pobierania, oceny, lajka w górę, subskrypcji, jeżeli jesteś nowy na kanale. I pamiętajcie, na 2000 subskrypcji ta oto piękna mapa Podkarpacie V1.1 wpadnie do was. Więc tak, no to jak chcecie, to róbcie. No więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, nie wiem kiedy będzie. Mam nadzieję, że za tydzień coś tam wpadnie, jakiś odcinek. Cześć!